A teraz przejdźmy do propozycji dla Zuzy! Moją największą pasją jest moda. Jak byłam dzieckiem, bardzo lubiłam wycinać stroje, ubrania pojedyncze z gazet modowych. Przyklejałam je później do zeszytu, tworzyłam stylizację, dobierałam je do okazji i wyobrażałam sobie, że kiedyś właśnie będę się tak ubierać. Modelki prezentujące makijaże ślubne ubrałam w najmodniejsze w tym sezonie modele sukien. Kobieta w sukni ślubnej zawsze wygląda przepięknie, to tak zjawiskowo, że aż po prostu niesamowite. A kim jest ta kobieta? To jest moja przyjaciółka Karolina. Najpierw były mamy przyjaciółki, czas teraz czas na moje. Cieniowanie oka w jednym kolorze, w takiej szarości, troszeczkę podbitej brązem. Mamy usta w kolorach karmelowego brązu i mamy tylko delikatnie podkreślone policzki, które pozwalają nam wymodelować twarz. Także jest to fryzura bardzo lekka. Jednocześnie z takim małym zadziorkiem, pazurkiem. Bardzo podoba mi się to upięcie do góry i na początku myślałam, że to jest sam kucyk, a to jest troszkę kucyka, trochę rozpuszczonych wąsów, więc bardzo ciekawie i bardzo fajnie. Drugą modelkę. I znowu jest ta sama sytuacja, kobieta w sukni ślubnej, niesamowita. Tak. Moja świadkowa, kochana. Są tutaj fale, które są różnej wielkości. Rozświetlenie na policzkach, rozświetlenie na powiekach i lekko połyskujące usta. Pięknie, bardzo mi się podoba, to jest coś, o czym myślałam. Zobaczmy, jak prezentuje się trzecia modelka. Zapraszam! Pięknie, wow. Trzecia modelka to? To siostra mojego narzeczonego. W momencie, gdy Zuzia przyszła do naszego domu, okazała się być bardzo dojrzała jak na swój wiek i pomyślałam, że to jest właśnie idealna dziewczyna dla mojego brata i że już innej nie będzie po prostu. Bo widziałam ten błysk wokół mojego brata, gdy patrzył właśnie na Zuzię. W aktualnych trendach mamy makijaż mermaid, czyli taki syrenkowy. Takie przebłyski kolorów, takie przenikające w siebie opale wyglądają po prostu obłędnie. Nie jestem pewna, czy byłabym tak odważna, aby zdecydować się na syrenie oko, ale jest piękne, imponujące. Luźno zakręcone, duże loki, takie bardzo, bardzo luźne, gdzieniegdzie one mają być troszeczkę potargane. Zero podniesienia od nasady. Ładna, co? Ładna. Mama już podjęła swoje decyzje, czas na ciebie. Ja na pewno chcę mieć coś spiętego koło twarzy. Mhm. Podobała mi się delikatna ozdoba u Oli, więc coś też takiego jest w moim stylu. Ale intryguje mnie kucyk Karoliny. A jeśli chodzi o oko, to może Karolina, czyli pierwsza modelka, tylko poszłabym w cieplejsze troszeczkę odcienie. Czas na metamorfozę mamy i córki. W finałowej odsłonie dziewczyny zaprezentują się już w swoich kreacjach, w których wystąpią na ślubie. Zbieram szczęką z podłogi, żeby móc ci powiedzieć. Uważam, że wyglądasz fenomenalnie. Mama Zuzi, mam takie wrażenie, że jest gotowa nie tylko na jej wesele, ale również na czerwony dywan. Wygląda jak gwiazda. Podoba mi się. Mi się też podoba. Bardzo mi się podoba. Dziękuję. No dobrze, Kasiu, to teraz czas, żebyśmy zobaczyły, jak prezentuje się Zuza. Żebym tylko nie płakała. Za nie mówiłam. Jest, wyglądasz przepięknie. No to ty pięknie wyglądasz. Cudownie. To jest to, o czym myślałam. Fryzura bardzo mi się podoba. Widzisz, jak się ładnie mieli. Pięknie. Tego nie było widać z daleka. Przepięknie się mieli.
mam jeszcze dla ciebie jedną niespodziankę. Twój narzeczony ma ci coś do powiedzenia na chwilę przed ślubem. Proszę bardzo. Klik? Klik. Hej kotek, jeśli to oglądasz, to znaczy, że wszystko idzie zgodnie z planem i nie rozmyśliłaś się, co bardzo mnie cieszy. No, nasze życie nie będzie wyglądało tak, jak sobie to wyobrażasz. Będzie wyglądało jeszcze piękniej i jeszcze wspanialej i myślę, że nie jesteś w stanie nawet sobie tego wyobrazić w tej chwili. Bardzo cię kocham, zawsze będziesz moją kicią blanką, moją myszką mądrusią i zawsze, zawsze będziemy razem i zawsze będziemy szczęśliwi. Bardzo cię kocham. Pięknie, dziękuję. Bardzo miło to usłyszeć. Trzymam mocno kciuki. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Cześć. Pa. Pa. Do zobaczenia. Pięknie. Wyglądasz. Dziękuję. A włosy? Doskonale. Włosy są piękne. Wszystko jest piękne. W ogóle jesteś piękna. O, dziękuję. Ty też jesteś piękna. Po kimś to mam. Dziękuję.